Cześć, witajcie, z tej strony Maciej, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie usprawnić Wasz język polski poprzez zapamiętywanie nowo poznawanych słówek. Po co? No na przykład jak gracie w literaki na kurniku, pozdrawiam wszystkich graczy, to dzięki temu będziecie mieli większe szanse na wygraną, ale tak mówiąc serio, generalnie co jakiś czas słyszymy sobie jakieś nowe słówka od znajomych, chcemy je utrwalić, ale czasami nam wylatują z głowy. I dzisiaj pokażę Wam patent na to, jak to zrobić, żeby nie wylatywały. To jest Maciej, kanał Dobra Pamięć. Zasada zapamiętywania nowo poznanych słów w języku polskim jest bardzo, bardzo prosta. Taka sama filozofia jak w przypadku zapamiętywania słówek z języka obcego. Gdy poznajemy nowe słówko, tworzymy sobie do niego obraz. Jakieś takie pierwsze skojarzenie. Później tworzymy sobie pierwsze skojarzenie do znaczenia tego słowa i gdy mamy już takie dwa skojarzenia, po prostu łączymy je ze sobą w scenkę. Cała filozofia. Na tym właściwie mogę wyczerpać już te definicje, ale przejdźmy od razu do jakichś przykładów. Zacznę od prostego przykładu, który już podawałem kiedyś na pewnym wykładzie, mianowicie słowo pejoratywne. Bardzo fajne słowo jako alternatywa do słowa negatywne. Pejoratywny w założeniu oznacza coś, co ma negatywny wydźwięk. Ujemny wydźwięk jest takim słowem nacechowanym ujemnie, tak? Negatywny, pejoratywny mniej więcej znaczy to samo. I teraz myślimy sobie tak, skojarzenie do słowa pejoratywne. Z czym mi się kojarzy pejoratywne? Pejo, jak ktoś słucha hip-hopu, od razu mówi mu peja, jak raper peja. Pejoratywny raper peja. Peja, pejoratywny. Bardzo podobny wydźwięk tego pierwszego członu, tak? I teraz tak, mamy skojarzenie do słowa pejoratywny, to teraz trzeba skojarzenie do słowa negatywne. Wyobrażam sobie, że peja rapuje do mikrofonu, ale ma bardzo negatywny wydźwięk, ponieważ jest jakieś sprzężenie, jest jakiś przester, technik na tym koncercie dał ciała i jest bardzo słaby dźwięk. Wszyscy fani mówią, nie możemy cię słyszeć, jest bardzo słaby dźwięk. Peja mówi, przepraszam was kochani, tutaj jest bardzo słaby wydźwięk. I w tym momencie połączyliśmy skojarzenie do słowa peja z czymś negatywnym, tak? Mamy to w jednym obrazie. Peja, pejoratywny, no i negatywny, bo negatywny wydźwięk. Czyli peja, mówiący, że mówiąc coś do mikrofonu i ma bardzo słaby odsłuch, to w tym momencie mówi nam o tym, że pejoratywny, czyli coś o słabym wydźwięku. Na tej zasadzie. I już mamy nowo poznane słowo, gdzieś tam w kontekście najbliższym, jakaś rozmowa będzie, możemy tego użyć, no i bangla. Teraz tak, kolejne słowo. Weźmy sobie pod lupę słowo bigoteria. Coś, co ja ostatnio znalazłem podczas oglądania jednego serialu. Nie miałem pojęcia, co to znaczy. To jest też ciekawe, że uczę się języka obcego, a tak naprawdę w języku polskim nadal nie znam niektórych słów. To jest bardzo interesująca rzecz. I myślę sobie tak, bigoteria, co mi się kojarzy z bigoterią? Bigos. Okej, okay? Bigos, bigoteria, no mega bliskie tutaj znaczenie, jeśli chodzi o ten pierwszy człon. Okej, i teraz bigoteria oznacza taką pobożność, takie trzymanie się twardych morałów. Generalnie jestem taką osobą pobożną, zawsze takie ręce gdzieś tam złożone do modlitwy i staram się przestrzegać wszelkich przykazań. To znaczy bigoteria. Więc teraz tak, bigos pobożność. Kto mi się kojarzy z kimś pobożnym? Z kimś pobożnym kojarzy mi się na przykład taki stereotypowy moherowy beret. Ten moherowy beret to może być na przykład jakaś taka właśnie starsza, pobożna pani, która jest ubrana w taki beret. I myślę sobie, co może robić ta pani, na przykład mieszać bigos. Bardzo prosta rzecz, która wydaje się kuriozalna, jakaś absurdalna, totalnie taka, że w ogóle facepalm. Ale zobaczcie, jak to nam wejdzie w pamięć. Jestem pewny, że gdy w kolejnym przypadku jakiejś rozmowy będziecie chcieli skorzystać z takiego kontekstu słowa, że ktoś jest pobożny, możecie użyć bigoteria. A, co to było bigoteria? Jakaś starsza pani o mochorowym berecie mieszała bigos. Czyli ktoś pobożny po prostu, tak? Czyli pobożność. Też bardzo prosta rzecz. I takim ostatnim przykładem, który przygotowałem, to jest słowo dygnitarz. Ostatnio oglądałem kilka dokumentów i myślę sobie, dygnitarz, co to właściwie znaczy? Nie miałem pojęcia. Okazało się, że to znaczy wysoko postawiony urzędnik. Dygnitarz to wysoko postawiony urzędnik. I teraz tak, znowu sobie myślę takim łańcuchem. Co mi się kojarzy ze słowem dygnitarz? Ten taki przedrostek dyg kojarzy mi się ze słowem dygać się, czyli ktoś, kto się bardzo boi czegoś. Boję się bardzo, gdy się dygam, tak? I teraz wysoko postawiony urzędnik, no to ktoś, kto jest może albo na przykład w hierarchii kościelnej wysoko postawiony, albo w takim zwykłym urzędzie skarbowym, może na przykład prezydent.
Albo załóżmy na przykład prezydent Obama. O, w tym sensie. Więc prezydent Obama jest dygnitarzem, nie? W tym sensie. I teraz skojarzenie prezydent Obama do słowa dygać. No wyobrażam sobie po prostu dygającego się prezydenta Obama. Jest po prostu przestraszony, jest w takiej panice, zamartwia się, martwi się. Po prostu ola Boga, co się dzieje? Jest bardzo przestraszony, nie wie co czeka Amerykę w najbliższym czasie i jestem niezwykle przestraszony. I teraz gdy kiedyś pomyślę sobie o słowie dygnitarz, no to właśnie przypomnę sobie dygający się, kto się dygał? Prezydent Obama, a prezydent jest najwyższym urzędnikiem, dygnitarz, wysoko postawiony urzędnik. Proste. I w tym momencie, gdy będziemy sobie przypominali o tym słowie dygnitarz, no to automatycznie podpowie nam to ktoś, kto się dyga, kto się dygał, prezydent Obama, czyli najwyższy urzędnik, czyli dygnitarz to wysoko postawiony urzędnik. I teraz sobie przypominam wszystkie słówka, czyli pejoratywny, czyli raper peja ma negatywny wydźwięk w mikrofonie, czyli pejoratywny to takie, który ma negatywny wydźwięk. Bigoteria, moherowy beret mieszczający bigos, czyli bigoteria to taka pobożność, takie bycie osobą trzymającą się jakichś standardów, jeśli chodzi o przykazania kościelne itd. No i na końcu mieliśmy dygnitarz, to jest dygający się prezydent, na przykład Obama, który martwi się o przyszłość kraju i to jest wysoko postawiony urzędnik. Dygnitarz to wysoko postawiony urzędnik. I bardzo prosta rzecz, kiedy pojawia się u Was takie nowe słówko, szybkie takie skojarzenia, łączenie skojarzeń, bang, działa. Możecie zapamiętywać, wzbogacać Wasz zasób słów z języka polskiego. Mam nadzieję, że mnemotechniki sprawdzą się w boju, w Waszym przypadku również. U mnie się fajnie sprawdzają, myślę, że te trzy słówka, no to już spokojnie jestem pewien o ich przyszłość, że nie wylecą mi z pamięci i będę mógł ich, z nich skorzystać w kontekście rozmów ze znajomymi, bliskimi itd. To był Maciej, dobra pamięć, dzięki, że jesteście ze mną. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce. Feedback jest zawsze mile widziany i zawsze pozwala mi się rozwinąć. Pa, pa! Policja jedzie, policja jedzie, policja jedzie na sygnale, bo ktoś potrzebuje ich, więc pędzą doskonale. Dobra pamięć.